Czyste powietrze to bezcenny dar. Natura stworzyła nam idealne warunki do życia. Zaprosiła do swojego środowiska jak do domu. Nie pozwól, żeby twój dom zniszczył jej dzieło. Na naszej planecie 300 lat temu zaczęła się rewolucja przemysłowa. Powstały fabryki, a wraz z nimi wielkie kominy i przemysł. W efekcie działań człowieka do powietrza zaczęły dostawać się pyły i spaliny. Nie tylko fabryki odpowiadają za ten proces. Palenie węgla, drewna i śmieci w domowych piecach oraz duża liczba samochodów mają ogromny wpływ na powstawanie smogu. No właśnie, czym jest smog i skąd się bierze? Smog, pyłowe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, to zagrożenie dla zdrowia nas wszystkich. Główną przyczyną smogu są spaliny pochodzące z pieców, głównie starego typu, w których pali się dosłownie wszystkim. Pyły te trafiają do naszego organizmu, kiedy oddychamy. Skutki zanieczyszczenia powietrza są bardzo łatwo zauważalne. Jesienią i zimą wszyscy widzimy gęsty dym zalegający nad miastem i każdemu z nas gorzej się takim powietrzem oddycha. Efekty smogu są jednak dużo gorsze niż się niektórym wydaje. Ma on ogromny wpływ na nasze zdrowie. Przyczynia się on do bardzo wielu chorób groźnych dla całego organizmu. Co roku bardzo wiele osób umiera właśnie przez smog. Co więcej, jest on groźny również dla zwierząt i roślin. Dlatego też coraz więcej osób decyduje się na zakładanie masek smogowych, aby uniknąć wdychania szkodliwych substancji. Nie rozwiązuje to jednak całego problemu. Chcąc pozbyć się smogu, musimy zadbać o czyste powietrze nad naszymi głowami. Każdy z nas może zostać bohaterem w tej walce. Możemy zacząć od małych rzeczy, na przykład od wybierania roweru zamiast samochodów. Ważne jest również gaszenie światła i wyłączanie urządzeń od prądu, kiedy ich nie używamy. Elektrownie, aby wytworzyć prąd, spalają węgiel, który jest bardzo toksyczny. Podczas spalania węgla powstaje smog. Wytwarza się bardzo dużo zanieczyszczeń i pyłów, które powodują poważne choroby. Bardzo złe jest też spalanie śmieci. Wydzielają się wtedy bardzo szkodliwe związki chemiczne, które zatruwają środowisko. Musimy też pamiętać, że za palenie śmieci czekają na nas bardzo wysokie kary. Jest to niezgodne z prawem i można za to trafić do aresztu. Chcąc zadbać o czyste powietrze, musimy więc zmienić systemy ogrzewania w naszych domach na bardziej ekologiczne. No to tak, pierwsze pytanie będzie takie, co to w ogóle jest smog? Trucizna. Smog to jest trucizna. Tak. A zanieczyszczenie powietrza to jest. Tak. A co powoduje smog? Co powoduje smog? No zanieczyszczenie, w ogóle czad powoduje też smog. Okay. I źle się oddycha smogiem. Dokładnie. A samochody spalinowe albo jakiekolwiek samochody produkują też smog? No naturalnie. Byłoby dobrze, żeby były elektryczne. Okej. Okay. A w jaki sposób pani dba o środowisko? No w taki sposób, że segreguję śmieci, opalam dom elektryką, także ode mnie żaden dym nie wychodzi z komina. Super, dziękuję bardzo. Powiedz mi, gdzie w Polsce jest najczystsze powietrze? No ja bym powiedział, że raczej nad morzem i pewnie w górach, nie? A gdzie według ciebie jest najbardziej zanieczyszczone? Pewnie w dużych miastach i na Śląsku. Dobra, a powiedz mi, czy w domu wolno palić śmieci? No, nie. No. Nie słyszę cię. A powiedz mi, jak dba się środowisko? Nie palę śmieci. Dziękuję. Jesteśmy na siłowni Extreme Gym w Wodzisławiu Śląskim. Mamy tutaj oto naszych kulturystów siłownianych. I powiedzcie nam proszę, w jaki sposób dbacie o środowisko? O to, abyśmy mieli czyste powietrze. No ja częściej chodzę pieszo, nie poruszam się na przykład motorem. A ty kolego? No ja wybrałem trochę ekonomiczniejszą drogę i wybrałem to samochód elektryczny, żeby nie produkował spalin. Okej,
A gdzie w Polsce będzie najczystsze, a gdzie najbardziej zanieczyszczone powietrze, waszym zdaniem? No, najczystsze to chyba nad morzem, no a niezaczyszczone no to Rybnik może. No, takie najbardziej zanieczyszczone to moim zdaniem Kraków, a takie gdzie będzie najczystsze to może jakieś Głuchy, Mazury, coś w tym stylu. A waszym zdaniem czym powinno się opalać, aby zachować to, aby powietrze było czyste? Gazem może? No, a według mnie na przykład bardzo dobrym wyborem jest pompa ciepła. Dzięki bardzo. Proszę. Moi drodzy, czy samochody powodują smog? Myślę, że samochody nie powodują żadnego smogu i są bardzo ekologiczne i samochody o dużych pojemnościach są najbardziej potrzebne w naszym środowisku. No, też się zgodzę. Myślę, że smog właśnie samochody elektryczne wytwarzają. Okej, okay, czyli uważacie, że samochody elektryczne są gorsze dla środowiska? No oczywiście, że tak. Jestem zgodny z Kubą. Okej, okay, a w jaki sposób dbacie o czystość powietrza, o środowisko? No to myślę, że z kolegą pokażemy, nie? Oczywiście, możemy pokazać.